Wrocławskie tenisistki w tym sezonie spisują się nadspodziewanie dobrze, zajmują trzecie miejsce w tabeli i walczą o tę pozycję przed fazą play-off. W sobotę czeka je trudne i ważne spotkanie. Jesteśmy zadowoleni z tego, to walczymy o te trzecie miejsce. Teraz jedziemy na mecz do Lidzbarka. No, będzie to bardzo dla nas ważny mecz, bo jeżeli ten mecz wygramy, no to raczej zagwarantujemy sobie miejsce 3-4 i walkę w play-offach i brązowy medal. No jest jeszcze sprawa meczu z Bronowianką Kraków, kiedy drużyna ta nie przyjechała do nas na mecz, przedstawiając zwolnienia lekarskie. Czekamy na weryfikację ostateczną. Co jest kluczem do sukcesu wrocławianek w tym sezonie? Trener nie ma wątpliwości. Natalia Bajer stała się prawdziwą liderką i dobra gra zespołu to w dużej mierze jej zasługa. W ubiegłym roku byliśmy na 5. miejscu. Myślę, że bardzo dobra gra Natalii Bajor, która jest liderką zespołu, ale trzeba też zwrócić uwagę, że nasza Chinka, która gra u nas, choć nie jest jakąś tam wielką zawodniczką, zaczęła po prostu dokładać te punkty. No i mamy chyba wśród wszystkich klubów, nie licząc Tarnobrzega, najlepszą trzecią zawodniczkę, bo to jest Daria Łuczakowska zasady, ale tak samo może zagrać Sandra Wabi. Teraz Lidzbark, a później Białystok i dwa kolejne spotkania. Brąz Mistrzostw Polski jest o krok od drużyny Zdzisława Tolksdorfa. Lidzbark i później mamy mecz z Białymstokiem tutaj u nas we Wrocławiu, no, który no, musimy wygrać. No, zwycięstwo w jednym z tych, została sprawa meczu z Bronowianką, mecz z Polkowicami i z Lidzbarkiem. I jeden z tych meczów musimy wygrać i z Białystokiem. No, dwa zwycięstwa w tych czterech meczach dadzą nam brązowy medal. Plan minimum to brąz. Wrocławianki jednak mają szansę na coś więcej. Mówią jednak o tym bardzo mało. Dysponując składem, no to właściwie no, trzecie miejsce to odpowiada. Tylko, że jeżeli byśmy zajęli w rozgrywkach trzecie miejsce ligowych, to w play-offie spotkamy się z Sochaczewem, no, z którym możemy powalczyć o zwycięstwo, no bo z Tarnobrzegiem to niestety za duża siła. Przekonaliśmy się grając niedawno mecz. Mecz w Lidzbarku rozegrany zostanie w sobotę, początek o 16. Piłkarze ręczni Śląska rozegrają jeden z najważniejszych meczów rywalizacji o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ich rywalem będzie walczące także o byt w Superlidze Wybrzeże Gdańsk. Wrocławianie wydają się być faworytem, ale muszą do starcia przystąpić w pełni skoncentrowani, z wiarą w końcowy sukces. Tylko takie nastawienie może dać bardzo istotne dwa punkty. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli. Odpuścić nie mogą zarówno nasi, jak i gdańszczanie. Przed swoimi kibicami w weekend zaprezentować się mają także żużlowcy Betardu Sparty Wrocław. Jeżeli aura pozwoli, na Stadionie Olimpijskim odbędzie się sparingowy mecz drużyny Piotra Barona z Rowem Rybnik. Dla gospodarzy będzie to bardzo ważny sprawdzian w przygotowaniach do Ekstraligi. Im więcej meczów na własnym torze, tym większa szansa na sukces w lidze. Sparing zaplanowano na niedzielę na godzinę 14. W niedzielę w samo południe na Stadionie Miejskim we Wrocławiu rozpocznie się dziesiątka WroActive. To drugi z biegów zaliczonych do odbiegów długich otwartych Mistrzostw Wrocławia. Idealny start sprawdzający dla tych, którzy przygotowują się do letnich czy jesiennych maratonów bądź wiosennych półmaratonów. Zawody cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Rywalizacja na dystansie 10 km. Start ze stadionu. Trasa przebiega ulicą Królewiecką i Aleją Śląska. Trzecia eliminacja przed rajdowcami. Już w niedzielę kolejne zmagania w ramach Wrocławskiej Ligi Time Ataki, Wrocławskiej Ligi Rajdowej. Kierowcy kolejny raz spotkają się na torze Niskiej Łąki we Wrocławiu. Rok 2015 liczy 12 eliminacji. Sukces w poszczególnych próbach przybliża do triumfu w klasyfikacji generalnej. Do zawodu wciąż można się zgłaszać. Początek rywalizacji w niedzielę o 8. Na sobotę, na samo południe zaplanowano natomiast trening. Na koniec odwiedzamy halę Redeco przy Strzegomskiej. W niedzielę odbędzie się czwarta kolejka Ekstraligi Redeco w Skłosza. Zapisy do udziału w rywalizacji trwają. Pierwsze trzy odsłony sezonu pokazały, że poziom zawodników jest zróżnicowany, ale znajdzie się miejsce dla każdego. Rozgrywki liczą łącznie 9 kolejek. Początek o 18:00, a jest o co walczyć. Pierwsze trzy miejsca to warte prawie 1000 zł bony na sprzęty do skłosza. Młodzi na parkiet i do walki z seniorami. Tak w uproszczeniu można przedstawić działania gimbasketu. W większości przypadków dla zawodników Roberta Kościuka te konfrontacje kończą się porażkami. Młodzi jednak grają i to najważniejsza zaleta projektu byłego rozgrywającego kadry i Śląska Wrocław. Ja chciałbym dalej kontynuować ten swój pomysł, czyli ogrywanie swoich młodych zawodników
w rozgrywkach seniorskich. Natomiast mam nadzieję, że będzie podobna formuła jak w latach ubiegłych, czyli możliwość wykupienia ewentualnie dzikiej karty. Natomiast czy tak będzie, to zobaczymy w najbliższym czasie. Z tego co wiem, to ogólnie Polski Związek jest bardzo zadowolony, że tego typu kluby, zespoły biorą uczestnictwo w rozgrywkach drugiej ligi. Ja myślę, że dzięki tym rozgrywkom moi młodzi zawodnicy mają okazję już nabierać doświadczenia i ogrywać się w tym seniorskim baskecie. A to, że idzie to w dobrym kierunku, niech świadczy fakt, że udało nam się wychować kolejnego reprezentanta Polski, dlatego że mamy w swoich szeregach reprezentanta Polski do lat 16. Wielu krytykuje ten pomysł, bo ich zdaniem zawodnicy nie uczą się wygrywania. Co na to pomysłodawca projektu? Trzeba wiedzieć, ile przegrać, żeby później wygrać. I ja uważam, że ludzie, którzy nie są w stanie... którzy są słabi psychicznie, którzy podłamują się tymi porażkami, nie będą mieli okazji, nie będą mieli szans na to, żeby zabojować cokolwiek w profesjonalnym sporcie. Także myślę, że ci, którzy... Tym bardziej, że ja przed nimi nic nie ukrywałem, mało tego. Mówiłem, jakie są cele, mówiłem, jakie są nasze zadania i czemu to służy. Także myślę, że wszyscy, którzy biorą udział w tym całym projekcie, oni doskonale wiedzą, na czym stoją. A to, co uda nam się wygrać, to będzie tylko nasze. Ja wierzę w to, że zespół się nie zmieni w przyszłym sezonie. Wierzę w to, że większość tych chłopaków zostanie i zresztą już praktycznie mamy cel na przyszły rok, bo chcemy zakwalifikować się i zajść jak najdalej w rozgrywkach juniorskich. Po ubiegłym sezonie nie udało się utrzymać składu. To był spory problem. Liderzy odeszli. Trzeba było szukać nowych. Zespół zmienił się w porównaniu z zeszłym sezonem. Przede wszystkim 4 graczy z pierwszej piątki odeszło. Zastąpili ich młodzi gracze, którzy muszą w tej chwili, musieli wziąć ciężar gry na siebie, na swoje barki. I co byśmy nie powiedzieli, to oni w wielu przypadkach pokazali, że warto na nich stawiać, warto w nich inwestować. Natomiast jeśli uda nam się utrzymać ten zespół, to może to zaprocentować właśnie w przyszłym roku. Szczegóły dotyczące Gimbasketu Wrocław można znaleźć na stronie internetowej klubu. Spartan Cup to jedna z najstarszych i największych amatorskich lig piłki nożnej we Wrocławiu. Pierwszy sezon rozgrywek odbył się 6 lat temu. Od tego czasu nieprzerwanie zespoły rywalizują 2 razy do roku w systemie jesień-wiosna. Liga podzielona jest na 3 klasy rozgrywkowe. W każdej z nich jest nieco inny poziom futbolu. To duży atut rozgrywek. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zespoły, które zgłaszają się do Spartan Cup, możemy podzielić na 2 grupy. Jedne z nich chcą się mierzyć z najlepszymi i wygrać ligę. Zgrywają się przed sezonem, profesjonalnie podchodzą do meczów. Nierzadko mają nawet trenerów. Zazwyczaj te teamy awansują do Ekstraligi i stale w niej występują. Druga grupa to ekipy, które chcą się po prostu fajnie na sportowo bawić. W lidze jest kilkanaście zespołów firmowych, które zostały zgłoszone przez firmy od niewielkich działalności po międzynarodowe korporacje. To świetny sposób na integrowanie pracowników. Tutaj jest nieco więcej zabawy i wesołego futbolu niż walki do ostatnich minut. Wszystkie mecze Spartan Cup, jak co roku, odbywać się będą na obiekcie wrocławskiego centrum treningowego Spartan przy ulicy Krajewskiego. Znajduje się tam boisko ze sztuczną murawą i oświetleniem. Są 2 przestronne szatnie z natryskami oraz minibar z suplementami oraz napojami. Na terenie obiektu jest również bezpłatny parking. Rozgrywki są sędziowane przez arbitrów zrzeszonych w OZPN-ie. Liga posiada nowoczesną stronę internetową oraz często aktualizowany profil na Facebooku. I właśnie na www.spartancup.pl znajdują się szczegółowe informacje o zapisach. Włodarze Spartan Cup czekają na zgłoszenia do 20 marca, 3 dni później pierwsze spotkania.